Przychodząc do klubu, podkreślałem, że chcemy zmienić trochę oblicze zespołu. Chcemy grać do przodu, agresywnie, stwarzać dużą ilość sytuacji. I dzisiaj pokazaliśmy jakąś namiastkę tego, co przez te 2 tygodnie pracowaliśmy. Zdajemy sobie sprawę, że dużo pracy jest przed nami, że tego jak planujemy grać, nie da się grać tak, w tak krótkim terminie. I myślę, że do tej 60. minuty to było to, czego dążymy. Natomiast to, co nam brakło na pewno, to jest wykończenia. Bo w momencie, gdy zespół z Bielska gonił, musimy wyklarować sobie zdecydowanie więcej sytuacji kończących wynik spotkania, bo jeżeli tego nie będziemy robili, to końcówki właśnie wyglądają tak, jak dziś one są bardzo trudne zawsze. Więc na pewno sposób gry, styl, będziemy na tym mocno pracowali, żeby stwarzać sytuacje. To jest dla nas kluczowe, żeby dużą ilością zawodników być w polu karnym. Natomiast musimy mocno popracować nad wykańczaniem i stwarzaniem jeszcze większej ilości. Nie wiem, czy słyszeliście, ale taki rzeczywiście potężny kamień nam tam spadł. Oderwał się i daliśmy sobie dzisiaj po prostu tym zwycięstwem tlen. No, co tu dużo mówić. Podłączeni zostaliśmy do kroplówki i musimy to wykorzystać. Musimy to, że to morale gdzieś powinniśmy wydostać na wyższy poziom. Musimy to wykorzystać w następnych meczach, bo to zwycięstwo kompletnie nic nam nie da, jeśli za tym nie pójdą kolejne mecze zwycięskie, żeby punktować, żeby wyrwać się z tego miejsca, w którym jesteśmy. Na razie jeszcze wszystko jest w naszych nogach. Jak będziemy wygrywać, to wierzę w to bardzo mocno, że z tej strefy się wydostaniemy. Co do dzisiejszego meczu, na pewno byłem trochę zły o sposób znowu, w jaki straciliśmy bramkę. To musimy to wyeliminować. To jest kolejne spotkanie, gdzie przeciwnik niewiele musi zrobić, żeby nam strzelić gola. I tak było też właśnie dzisiaj. To nasze zachowanie gdzieś na pewno odbiega od tego, co robimy, co pilnujemy sobie na treningach, nad czym pracujemy. Przychodzi mecz, wygląda to zupełnie inaczej. Całe szczęście, że dzisiaj nie spuściliśmy głów, że próbowaliśmy walczyć i ta pierwsza połowa na pewno była taka szarpana. Termalika też umiejętnie zwalniała, umiejętnie opóźniała, wybijała tą płynność gry, żeby nie pozwalała nam się gdzieś rozpędzić. Ta druga połowa, myślę, że tą dużą naszą determinacją, wolą walki, to po prostu my bardziej dążyliśmy do zwycięstwa i je osiągnęliśmy. Dziękuję.